Kamil, można powiedzieć, że walka w Ostrowie, zwycięska walka z Tato Primerą podczas Gali Fan 38, to była przepustka właśnie do tej przyszłej walki o pas mistrzowski? Tak, dokładnie, tak miałem obiecane przed walką, że jak wygram z Hiszpanem, to dostanę walkę o pas z Czarkiem. To była tak naprawdę najlepsze poddanie, to było też uznana ta walka, to też chyba ważne, w jakim stylu się wygrywa. Tak, dokładnie i na pewno to się kibicom bardziej podoba, jak się wygrywa te walki przed czasem efektownie, czy poddaniami, czy nokautami, to wtedy to się lepiej ogląda i więcej kibiców lubi takie właśnie wygrane walki niż jakieś przeleżane na przeciwniku, powiedzmy 3 rundy i nudne są te walki, nie? Dlatego lepiej właśnie kończyć przed czasem. Cezary Oleksiejczuk, jaki to rywal, bo na pewno wyższy od ciebie. Tak, przeważnie każdy mój przeciwnik jest wyższy, Czarek jest jeszcze wyższy od wszystkich. Jest wyższy ode mnie, ale jest rok czy 2 lata młodszy. Jest też doświadczenie, mamy na podobnym poziomie. Jest wszechstronnym zawodnikiem, uzdolnionym dobrze. Także no, już się nie mogę doczekać, będzie naprawdę bardzo ciekawa walka. Taka walka to spełnienie marzeń dla młodego zawodnika w sportu walki? Nie myślę w ten sposób, że jakieś spełnienie marzeń, ponieważ marzenia są bardzo wysokie, ale kolejny etap w mojej karierze, że pierwsza walka o pas dobrej organizacji, czołowej organizacji w Polsce, na pewno jest to dodatkowa motywacja. Do ostrowskich kibiców na 18 czerwca do Ostródy można już zapraszać, tak? Tak, już możecie sobie brać wolne i jest to długi weekend, bo tam jest Boże Ciało bodajże w czwartek, także można brać wolne i zapraszam do słonecznej Ostródy wszystkich.